Dziś fragment filmu, w którym chirurg plastyczny o światowej sławie opowiada, dlaczego stosuje plastry X39. Ja uciąłem tę pierwszą połowę tego filmu, ponieważ on w zasadzie w niej pokazuje, jak jest wspaniały, cudowny, jak filmy o nim robią, programy telewizyjne robią w amerykańskiej telewizji, jak ludzie zjeżdżają z tego świata, i zostawiłem sam ten koniec, taki najbardziej interesujący dla nas. Zapraszam do oglądania. Przez lata starałem się znaleźć sposoby na lepsze i szybsze leczenie moich pacjentów. Przeprowadziłem wiele badań z wykorzystaniem tradycyjnych błon komórkowych. Teraz jest kilka rzeczy, które faktycznie udowodniono, że działają. Jedne z nich to komórki macierzyste płynu owodniowego. W Santa Monica działała firma, której używałem u jednego pacjenta i faktycznie pomogło mu to w szybszym wyleczeniu. Tlen hiperbaryczny również może przyspieszyć proces zdrowienia i pomóc w redukcji obrzęków. A plastry X39 aktywujące komórki macierzyste to mój nowy wynalazek, którego używam, aby szybciej leczyć ludzi. Opowiem wam o tym. Oto kilka zdjęć pacjentów przed i po, a teraz pokażę, jak to pomogło na przykładzie X39. Na początek chciałbym zaznaczyć, że LifeWave nie zajmuje się leczeniem konkretnych chorób. Nie twierdzimy, że jest on przeznaczony do leczenia jakichś konkretnych schorzeń, ok? Odkryłem, że to pomaga moim pacjentom, ale o takich sprawach należy rozmawiać z lekarzem. Ale pokazuję, że w mojej praktyce to działa. Oto trzej pacjenci. Można zobaczyć bez plastra, z plastrem. Mamy więc dwóch pacjentów z plastrem i jednego bez. I podążajmy za nimi. To jest wcześniej, ok? To jest 6 dni później. Widzisz to zaczerwienienie bez plastra? Do tego właśnie przywykłem u pacjentów. Po naklejeniu plastra minęło 6 dni. Zauważ, jak mało zaczerwienień jest na twarzy, a skóra mniej zarzucona. I oto jesteśmy 10 dni później. I muszę powiedzieć, czy po 10 dniach zauważyłeś zaczerwienienie na skórze u pacjenta po prawej stronie, bez plastra? A ludzie z plastrami są już prawie wyleczeni po 10 dniach. Wyglądają niemal jak pacjenci miesiąc po operacji. Pokażę ci to. Ci pacjenci wyglądają jakby byli miesiąc po operacji, w zaledwie 10 dni później. I to jest siła plastrów X39. Obie pacjentki stosowały go przez miesiąc przed zabiegiem. A tutaj możemy zobaczyć, jak u pacjenta z plastrem 10 dni wygląda jak 5 tygodni bez plastra. Więc goją się dużo szybciej. I bardzo dziękuję za uwagę. Mam książkę na Amazonie zatytułowaną Prawdziwa definicja piękna. Jest to bestseller Wall Street Journal. A jeśli interesuje cię część naszej rozmowy, możesz ją przeczytać osobiście. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrze, kontynuując naszą prezentację, porozmawiamy trochę o fotobiomodulacji i plastrach X39. Pomyślałem, że uznasz to za interesujące, gdy w moim wystąpieniu opowiedziałem, jak wprowadziłem to do swojej praktyki i jak pomogło to ludziom. Porozmawiajmy na ten temat od strony naukowej, jak działa X39. Przeprowadzono badanie, w którym udział wzięli Connors, Caitlin Connor, Melinda Connor, David Yu, Jens Eichhoff, Susan Wagner i Amy Chang. Artykuł opublikowano w czasopiśmie Internal Medicine Research w tym tomie. To był ten papier. Badanie z podwójnie ślepą próbą, którego celem było ustalenie, czy plaster może wpływać na produkcję peptydu miedzi. I było to badanie podwójnie ślepe. Badanie przeprowadzono losowo, wzięły udział osoby z założonym plastrem i bez. Przez około tydzień sprawdzano poziom miedzi i krew. I faktycznie zostało przedstawione do badania Zjednoczonych, ponieważ było innowacyjne. Uzyskano patent na tę technologię. Tak więc 60 osób podzielono losowo na dwie grupy. Jeden jest... Pobrano jedną próbkę krwi i stwierdzono znaczący wzrost stężenia peptydu miedzi w porównaniu z grupą kontrolną. Następnie wykonano kolejne badania po 24 godzinach i 7 dniach, co wykazało jeszcze większą poprawę. Porozmawiajmy więc może nie tylko o badaniu, ale najpierw o X39 i chondropeptydzie. Został on po raz pierwszy wyizolowany przez doktor. Należy do grupy molekuł odpowiedzi awaryjnej, które, gdy mamy uraz, są produkowane i rekrutują komórki lecznicze do danego obszaru. Jest naturalne dla każdej zranionej tkanki. Wykazano, że ma terapeutyczną rolę w neurodegeneracji związanej z wiekiem i osłabieniu funkcji poznawczych. To jest interesujące, więc nie mówię teraz o X39. Mówimy tylko o peptydzie miedzi. Peptyd miedziowy, o którym wykazaliśmy, że X39 faktycznie go zwiększa. Porozmawiajmy jednak o samym peptydzie miedzi. Pomaga cierpiącym na neurodegenerację cukrzycową, na przykład neuropatię cukrzycową. Pomaga także w przetrwaniu aksonów i utrzymaniu nerwów. To bardzo interesujące. Aktywuje komórki macierzyste i przyspiesza gojenie ran. Pokazywałem ci to już w moim gabinecie. Korzystnie wpływa na wzrost i regenerację włosów, skóry i paznokci. Napina wiotką skórę, redukuje drobne linie i zmarszczki oraz wygładza szorstką skórę.
Jakie więc są tego skutki? Po pierwsze, ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Słyszeliśmy, że stany zapalne są problemem związanym z wiekiem. Jak bardzo chcielibyśmy zmniejszyć stan zapalny, gdybyśmy mogli wziąć pigułkę? A co jeśli wystarczyłby plaster? Tak naprawdę nie rozmawiamy teraz o plastrach. Mówimy tylko o peptydzie miedzi. Istnieje wiele badań na ten temat. Ten przeciwutleniacz ma działanie przeciwzapalne. Korzystnie zmienia ekspresję ludzkich genów odpowiedzialnych za nerwy o 15%. Mamy więc zestaw genów, jasne, a funkcja neuronów jest ustalany przez te geny i może zwiększyć skuteczność działania neuronów o 50% pod wpływem peptydu miedzi. W badaniu na szczurach wykazano, że wywołuje silne działanie przeciwlękowe, przeciwagresyjne i przeciwbólowe. Widziałem to u moich pacjentów, a także u kolegi, któremu kolega przykleił plaster. Miał problemy z bólem pleców. 3 godziny później ból zmniejszył się o 75%, co było niesamowite. I faktycznie wielu ludzi mówi, że po nałożeniu tego czują się spokojniejsi w ciągu kilku minut. I właśnie dlatego, ponieważ peptyd miedziowy, dobrze, teraz nie mówimy o tych dodatkowych 9. Wrócimy do tego. Ale peptyd miedziowy, jeśli można jakoś zwiększyć jego stężenie, będzie miał silne działanie przeciwlękowe i przeciwbólowe. I właśnie to robi plaster w tych dwóch przykładach, które wspomniałem. Dlatego nie chcemy dopuścić do krwotoku śródmiąższowego, ponieważ wówczas nerwy obumierają. To właśnie oznacza apoptozę. Jeśli poziom peptydu miedzi jest wysoki, mniej nerwów obumiera w przypadku krwawienia śródmiąższowego lub krwotoku. Jest zaangażowany w resetowanie prawie 4200 genów do młodszego, zdrowszego stanu. Czy to nie jest niesamowite? Gdybyśmy mogli znaleźć coś, co mogłoby nas odmłodzić i nie są to żadne leki. To jest plaster, który zwiększa poziom peptydu miedzi i właśnie to robi. Peptyd miedzi jest związkiem bioaktywnym numer 1 zalecanym w leczeniu choroby płuc. Porozmawiamy o tym. Resetuje program śmierci komórek w przypadku niektórych typów raka. Nie będziemy tu wygłaszać medycznych stwierdzeń, ale badania wykazały, że w przypadku raka, gdybym był komórką, komórka przy moim lewym kolanie, przy moim prawym kolanie, przede mną, za mną, nade mną i pode mną mówi mi, żebym przestał się dzielić i powiedział, hej, mamy tu wystarczająco dużo komórek. Jeśli jestem komórką rakową, to ciągle się rozmnażam. Tak naprawdę nie krępują mnie wszystkie te komórki wokół mnie. A jeśli masz wysoki poziom peptydu miedzi, to daje to komórkom rakowym sygnał, że mają przestać się rozmnażać, bo możesz umrzeć. Nie twierdzę więc, że lek ten leczy raka, ale badania wykazały, że tak się dzieje. I nigdy nie widzieliśmy żadnych skutków ubocznych. Czasami ludzie mówią, że czują się trochę bardziej zmęczeni, mają ból głowy lub coś w tym stylu. Zazwyczaj polega to na wydalaniu toksyn, ale sam peptyd miedzi nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Był stosowany u ludzi w leczeniu uszkodzonych segmentów kręgosłupa. Nakładamy na skórę w formie plastra, ale był stosowany w postaci zastrzyków z peptydem miedziowym, wstrzykiwanych wokół uszkodzonego obszaru i faktycznie pomógł połączyć uszkodzone segmenty kręgosłupa. To jest interesujące, to skomplikowane zdanie dotyczące hydrożelu alginianowego. Więc to, co robią z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi, to próba stymulacji wzrostu kości. A na złamaną kość nałożą żel. I odkryli, że przy podwyższonym stężeniu peptydu miedziowego masz większą zdolność do regeneracji kości, gdy jest stosowany na złamaną kość. I przyspiesza gojenie się skóry, żołądka, wyściółki jelit, kości i tkanek. Działa silnie chemoterapeutycznie na komórki naczyń włosowatych i makrofagi. Jeśli mamy dużo peptydu miedziowego, to sygnalizuje komórkom naczyń włosowatych, chodźcie tutaj, rośnijcie w tę stronę. No dalej, makrofagi, chodźcie tutaj, zacznijcie działać tutaj. I w ten sposób możemy przyspieszyć proces zdrowienia. Myślę, że to dzieje się u moich pacjentów, gdy wykonuję te zabiegi, dlatego boją się szybciej. Mamy zestaw genów odpowiedzialny za oczyszczanie komórkowych resztek, zwany systemem proteasomów ubiquityny. A jeśli masz dużo peptydu miedzi, nie mówię teraz o samym plastrze, po prostu jeśli masz dużo peptydu miedzi, badania pokazują, że aktywuje on geny, które oczyszczają nasze komórki. Cóż, kto nie potrzebuje oczyszczenia swoich własnych komórek ze zniszczeń? Wiesz, ja tak. Kortyzon stosuje się w leczeniu stanów zapalnych. Ludzie będą więc go używać w stawach. Problem polega na tym, że po wstrzyknięciu do stawu, wszelkie procesy regeneracji w tym okresie zostają zahamowane.
Jeśli w danym obszarze mamy wysoki poziom peptydu miedzi i wstrzykniemy kortyzon, a tam będzie dużo peptydu miedzi, zablokuje to antyregeneracyjne działanie kortyzonu. Uzyskujesz pozytywny efekt redukcji stanu zapalnego bez negatywnych skutków w postaci zahamowania gojenia. Fibrinogen. Fibrinogen jest głównym czynnikiem prognostycznym chorób układu sercowo-naczyniowego i serca. A jeśli masz wysoki poziom peptydu miedzi, bez względu na to, jak go uzyskasz, w rzeczywistości będziesz miał zmniejszoną syntezę fibrinogenu. To faktycznie pomaga w przypadku chorób serca. A także u osób z niewydolnością serca zwiększa się poziom miostatyny. Więc jest to pomocne dla dziewięciokrotności. Niesamowity. Jeśli masz wysokie stężenie peptydu miedziowego, niezależnie od tego, jak to osiągniesz, czy to przez wstrzykiwanie, czy picie, czy cokolwiek innego, ale plaster to robi, ale nie chcę jeszcze skupiać się na plastrze, dopóki nie skończymy slajdów z badaniem. Gdybyś zdołał zwiększyć poziom peptydu miedzi, pomogłoby to twojemu sercu na wiele sposobów. I oto jesteśmy. Jeśli wejdziesz na PubMed i wpiszesz peptyd miedzi, otrzymasz 124 wyniki. 13 stron. Możesz przeczytać każdy z nich. Wszystkie te badania dotyczą peptydu miedzi. To właśnie mówię. Peptyd miedziowy pełni mnóstwo funkcji. Jeśli udałoby nam się, a wiemy jak, zwiększyć stężenie peptydu miedziowego w organizmie, miałoby to wszystkie te niesamowite, dalsze efekty. Więc to jest ten slajd dotyczący gojenia ran u myszy. Mowa była o angiogenezie. Opowiedziałem o tym, jak rekrutuje komórki naczyniowe do pewnego obszaru i mówi, chodź tutaj i pomóż mi się rozmnażać i rosnąć. O tym właśnie mówiłem. To jest kolejna rozmowa, to jest scena tutaj NF-kappa-beta. To cząsteczka, która ma związek ze starzeniem się i je hamuje. Robi wiele rzeczy. Oto Lauren Picard publikująca w 1918 roku. To oni pierwotnie przeprowadzili to badanie. Na temat peptydu miedzi. Co zatem wykazały badania? W grupie aktywnej zaobserwowano istotny wzrost stężenia peptydu miedzi we krwi. Wartość P dotyczy tego, czy coś jest lepsze od przypadku. A wartość P na poziomie 0,03 jest bardzo istotna, gdyż nie jest to wynik przypadku. To efekt stosowania plastra od 2 do 7 dnia. Wygląda na to, że zwiększenie poziomów zajęło około dnia, aby było zauważalne, ale od 2 do 7 dnia obserwowaliśmy to. Co się dzieje, gdy nałożysz go na skórę? Światło słoneczne wytwarza witaminę D na skórze. Te plastry w podobny sposób zwiększają poziom peptydów miedziowych. Nałóż na skórę. Odbija naszą własną energię podczerwoną, a ta rekrutuje komórki macierzyste do danego obszaru, a następnie przemieszczają się one po całym organizmie, gdziekolwiek jest stan zapalny, pomagając w leczeniu tego obszaru. Oto podsumowanie informacji na temat skóry i włosów. Pomaga w gojeniu się ran. Pokazałem to już wcześniej. Wygładza szorstką skórę, redukuje uszkodzenia słoneczne, modeluje hiperpigmentację. Nie możemy powiedzieć, że pomaga konkretnie na raka. Peptyd miedzi pomaga ludziom, zwłaszcza chorującym na przerzutowego raka jelita grubego. Peptyd miedzi pomógł osobom cierpiącym na choroby płuc. Chroni komórki płuc. Zwiększa superokta. SOD, aktywność dysmutazy ponadtlenkowej. Ma więc działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. A tu mowa o NFK. Cząsteczka B, która jest uważana za główną przyczynę chorób. To tłumi to, co jest niesamowite. Chodzi o kwoto wewnątrzkomórkowy, o którym wspomniałem. I tu pojawia się wzmianka o wstrzykiwaniu go w skórę. I spójrz, koszt jest niewiarygodnie niski, podobnie jak X39. To tylko powtórzenie tego, o czym rozmawialiśmy. Złożyłem na to wniosek patentowy. Więc naprawia nasze geny. Działa przeciwstarzeniowo. Przekształca starsze komórki w młodsze. Pomaga w gojeniu się ran. Jak strojenie pianina, potrzebujemy dostroić organizm. To nam pomaga. Więc przyklejamy plaster w dowolnym miejscu na ciele. Zazwyczaj wybieramy miejsce za górną częścią kręgosłupa, za szyją lub pod pępkiem. Powoduje to zwiększenie ekspresji tych cząsteczek peptydu miedzi. Ludzie świecą. To naprawdę interesujące. Było to badanie przeprowadzone w Japonii. Ludzi umieszczano w bardzo ciemnym pomieszczeniu i zgaszono światło. Ta idea polega na tym, że nasze komórki emitują światło. Nie możemy tego zobaczyć, ale myślę, że to naprawdę fascynujące. No dobrze, teraz korzyści. Może podnieść poziom naturalnie występujących związków, które maleją z wiekiem i na tym kończą się podobieństwa. Jest to pierwszy plaster, który podnosi poziom peptydu miedziowego, który wcześniej wykazał wszystkie korzyści, a wyniki są oszałamiające.
daje natychmiastowy efekt przez podniesienie poziomu przeciwutleniaczy i zmniejszenie stanu zapalnego. To właśnie widzieliśmy u ludzi. Więcej energii, lepszy sen. Ludzie odczuwają poprawę jakości snu i lepiej pamiętają swoje sny. Uśmieszanie bólu. To jest tak naprawdę tekst, który dostałem od mojego kolegi Alana. Zapytałem, jak sprawdziła się matka. Powiedział, że miał znieczulenie, które nie zadziałało. Obudziłem się dziś rano, przeczytałem linijkę, kiedy mógłby to zrobić ponownie. Powiedział, że wydarzyło się to około 7.15. Trzy godziny później pielęgniarki nigdy nie widziały, żebym tak podskakiwał. Faktycznie skomentowali to. Mój kręgosłup czuje się o 75% lepiej. Nie rozumiem tego. I on powiedział, że nigdy tych plastrów nie zdejmie. To było naprawdę interesujące. Zauważył to po około 3 godzinach. U niektórych osób efekty widać po 6 tygodniach. Pewne osoby około tygodnia. Więc jest pewien zakres, ale na pewno pomaga ludziom. Ta kobieta oklejała przez rok i zobacz, jak jej skóra wygląda lepiej. Rok później ma na imię Manny. To było fascynujące. Wydajność sportowa. Pomaga ludziom w regeneracji po wysiłku. Wzrost włosów. To jest fascynujące. Na tym zdjęciu widać, że włosy tego mężczyzny urosły w 6 tygodni po nałożeniu plastra. Pozwól mi tu wrócić. Przepraszam. I to było ciekawe. To było, spójrz tutaj po prawej. Ta osoba pracowała przy krokwiach. Wpadł przez sufit. Miał złamane żebra i przebite płuco, skrajne obrażenia. Spodziewał się, że wyzdrowieje w ciągu 6 tygodni. Stosował plaster i wyleczył się po 3 tygodniach. Tak samo było z regeneracją koniuszków palców. Ta miała radioterapię twarzy i to jej pomogło. Tam możesz zobaczyć daty. Przyspiesza to proces zdrowienia. Zdrowie mózgu, to ciekawe. To może pomóc, gdy mamy zbyt dużo aktywności lub zbyt mało, co nie jest dobre dla naszego mózgu. Peptyd miedzi pomaga w umiarkowanej aktywności mózgu. Usuwanie blizn. To pacjent, który miał operację serca i przeszli prosto przez klatkę piersiową i można było zobaczyć, że rok później blizna się zagoiła, była wgłębiona, a miesiąc po zastosowaniu plastra część blizny faktycznie się wypełniła. To jest kolejny przypadek. Było klejone na stopę. Nie musisz tego robić na stopie, ale spójrz, miesiąc później zobaczysz, jak bardzo stopa się wygoiła po tym nacięciu. Tak naprawdę mówiłem o tym, jak mi to pomogło. Oto blizna pooperacyjna 2 tygodnie później. To moja książka, przejdę przez nią ponownie. Nie mogę powiedzieć, że pomaga na konkretną chorobę. Pokazywałem moich pacjentów przed, bez plastra po lewej, z plastrem po prawej. Podczas procedury używamy laserów, aby poprawić ich skórę. Zobacz, jak czerwona jest skóra bez plastra, a z plastrem jest bardzo mało zaczerwienienia i gojenie jest znacznie bardziej zaawansowane. 10 dni po operacji moi pacjenci po prawej stronie, którzy przyklejony plaster wyglądali, jakby minął już miesiąc od operacji, a pacjent po lewej stronie nie miał plastra. Dalej. 5 tygodni później wygląda świetnie, ale ci ludzie po 10 dniach wyglądają tak samo dobrze, jak ta kobieta wyglądała miesiąc temu. To było naprawdę niesamowite, jak to pomogło moim pacjentom.